Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam zodiakalne skorpiony. Dla Was to będzie czytanie ogólne na kwiecień 2019 roku we wszystkich sferach życia. Moi drodzy, pamiętajcie, że czytanie ma charakter ogólny, więc nie będzie rezonowało oczywiście z każdym. Zaczniemy, drogie skorpiony, od czytania na miłość, relacje, uczucia, związki. Wszystko to, co tak naprawdę zazwyczaj najbardziej Was interesuje. Co się tutaj będzie ciekawego działo w kwietniu? Jaka energia Wam będzie towarzyszyła? Przepięknie, moi drodzy, ponieważ energia karty gwiazdy, spełnienie uczuciowe, odzyskanie wiary w to, że w Waszym życiu jeszcze będzie działo się dobrze. Być może jesteście po przejściach, może nawet i po bardzo trudnych związkach. Już powoli niektórzy z Was zaczęli tracić nadzieję na to, że jeszcze będzie w Waszym życiu dobrze, że się poukłada. Gdzieś skupiliście się może na innych priorytetach w życiu, innych dziedzinach Waszego życia, a ta miłość to tak sobie troszeczkę ostatnimi czasy być może poszła w odstawkę, a tutaj los się odmienia po prostu, czyli serwuje Wam nową miłość być może, zupełnie nowe uczucie, być może uzdrowienie jakiegoś Waszego związku, być może są tutaj wśród Was kobiety ciężarne, bo gwiazda również może znamionować właśnie ciążę, no na pewno radość, zadowolenie, spełnienie. I dla niektórych takie sięgnięcie po gwiazdkę z nieba, czyli innymi słowy, być może spełni się tutaj jakieś Wasze marzenie. Coś, o czym od dawna myśleliście, ale być może Wam się wydawało, że to jest dla Was nierealne. Co Wam będzie przeszkadzało? Księżniczka Pentakli, ja mam wrażenie, że Wy zabieracie się do spraw bardzo, bardzo ostrożnie, czyli nawet jak na horyzoncie pojawi się taka właściwa osoba i wszystkie znaki na niebie i ziemi będą Wam mówić, tak to jest ten, tak to jest ta, to Wy, nauczeni doświadczeniem, będziecie bardzo, bardzo ostrożnie stąpać. Być może niektórzy z Was tutaj będą stopować wręcz tą relację, tak wyciszać, starać się opóźniać pewne kwestie. Być może będziecie chcieli się najpierw z kimś zaprzyjaźnić, poznawać tą osobę. No tutaj jest to pokazane jako okoliczności niesprzyjające. Ta Wasza taka nadmierna ostrożność, zachowawczość, powiedziałabym, że wręcz pewna taka ślamazarność w tej relacji, no nie będzie zdecydowanie sprzyjała. Tutaj trzeba z przytupem mocno ruszyć do przodu, bo jako to, co będzie Wam pomagało, mamy właśnie kartę Rydwan. A Rydwan to jest nic innego jak szybkość, pewien taki zwrot akcji. Gdybyśmy mówili o planie filmowym, to byśmy powiedzieli, że tutaj następuje totalny zwrot akcji, coś, czego żeśmy się nie spodziewali. Być może niektórzy z Was będą się tutaj przeprowadzać, na przykład gdzieś tam pójdziecie za partnerem, za osobą, którą kochacie, która Wam się podoba, którą uważacie za swoją tak zwaną drugą połówkę, czyli po prostu podejmiecie to ryzyko, wreszcie odważycie się na odrobinę szaleństwa. W księżniczce Pentakli oczywiście może chodzić też o dzieci, więc być może tutaj dla niektórych z Was przeszkodą będzie jakieś dziecko, czy Wasze dzieci z poprzedniego związku na przykład. Może spotykacie nowego partnera, no i dzieci troszeczkę krzywo na to patrzą. Nie do końca chcą, żebyście sobie układali życie z jakąś nową osobą. Być może się tutaj troszeczkę buntują. No, trudno mówić, że dzieci są przeszkodą, bo oczywiście dzieci nie są przeszkodami. Dzieci kochamy nad życie. Zawsze będziemy je kochać, niezależnie od tego, co zrobią. Natomiast tutaj bardziej chodzi o takie sytuacje, które mogą Was troszeczkę uzależniać od dzieci za bardzo. I na przykład rezygnujecie wówczas ze swojego jednostkowego szczęścia. A tutaj te karty właśnie Wam mówią, że absolutnie nie powinno tak być, bo w tym wszystkim Wy też jesteście ważni, Wy też powinniście czuć się spełnieni. Szczęśliwa mama czy szczęśliwy tata to również w głównej mierze szczęśliwe dziecko, także to wszystko jest jakby suma naczyń połączonych. I tutaj też powinniście się jednak też kierować takimi swoimi potrzebami, pragnieniami, tym, że Wy też macie prawo do szczęścia, bo kiedyś te dzieci przecież wyjdą z domu, a Wy na starość możecie zostać osamotnieni, więc myślę, że dla wielu zodiakalnych skorpionów tutaj kwiecień to będzie takie przejrzenie na oczy, na przykład zdanie sobie sprawy, że tak, to jest ta osoba, która spełnia wszelkie moje marzenia. To jest partner czy partnerka, o której ja zawsze marzyłam i wreszcie się ta osoba pojawiła, być może jeszcze tak do
końca nie będziecie dowierzać temu, więc właśnie stąd ta ostrożność też. Ale tutaj jasno Wam mówią karty, nie bój się, puść cugle tych koni, niech one Cię niosą. Po prostu pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Pozwól sobie na tą relację, nie wstrzymuj tego. Bo to właśnie nada Twojemu życiu sens, nada Twojemu życiu nowy smak. Przełamie ten impas, który Ci od dawna towarzyszył. Sprawi, że Ty wyjdziesz z domu, do ludzi, że na nowo zaczniesz żyć, że Twoje życie nabierze tempa, że wydarzenia zaczną się po prostu kręcić. Nie zasiedzisz się tak znowu w domu na długi, długi czas, nie zamkniesz się na cztery spusty, tylko wreszcie masz tutaj szansę pokorzystać troszeczkę z życia. I dla wielu rydwan właśnie będzie oznaczał na przykład płomienne romanse. Może oznaczać przeprowadzkę właśnie, tak jak powiedziałam, może oznaczać po prostu jakieś przełomowe momenty w życiu. Tutaj będzie się działo dosyć szybko wszystko. Natomiast to, co odchodzi do przeszłości, moi drodzy, to jest czwórka pentakli. Czyli powiedziałabym tak, odchodzą do przeszłości wszelkie takie związki, które gdzieś tam może mieliście po drodze. Wszelkie związki z rozsądku, z przyzwyczajenia, takie nudne związki, gdzie po prostu no, byliście z kimś tylko dlatego na przykład, żeby nie czuć się samotnie. A i tak wyglądało to w ten sposób, że niby byliście razem, ale jednak obok siebie, gdzieś osobno, więc wcale te związki nie dawały satysfakcji. Jeżeli jesteście w stałym związku i chcecie być z tym partnerem, to teraz może nastąpić ożywienie, odrodzenie uczuć pomiędzy Wami a tym partnerem. Być może zdacie sobie sprawę, że cokolwiek by się nie działo, no po prostu kochacie tą osobę, chcecie z nią być i że to jest ten jeden jedyny, właśnie jedna jedyna i że w Waszym związku zawsze brakowało do tej pory spontaniczności, jakiegoś takiego szaleństwa, bo na przykład tutaj trzeba było spłacać wspólny kredyt, trzeba było zarabiać pieniądze, no bo dzieci i tak dalej, trzeba było oszczędzać na nowy samochód i ta cała Wasza spontaniczność, ten romantyzm gdzieś się po prostu rozmyły w takim codziennym życiu, nie było tego, brakowało tego, być może nawet już były rozstania i powroty, bo ciągle Was coś do siebie ciągnęło, przyciągało, ale po prostu no, nie potrafiliście wykrzesać z siebie jakiejś takiej energii w Waszym związku. Tego tutaj brakowało i rydwan jest właśnie zapowiedzią tego, że coś tutaj się wreszcie zacznie dziać, coś się ruszy, czyli albo to będzie zupełnie, zupełnie nowa relacja, ekscytująca, pełna wrażeń, albo to będą wreszcie emocje, prawdziwe emocje w Waszym dotychczasowym związku, czyli ożywienie uczuć, uzdrowienie tego związku w pewien sposób. Jeżeli chodzi o rezultat, mamy Króla Mieczy. Często Król Mieczy w tarocie oznacza rozwodnika, więc być może niektórzy z Was po prostu na rzecz nowej relacji postanowią wreszcie rozwieść się z takim długoletnim partnerem, przy boku którego po prostu się nudziliście, żyliście w takiej złotej klatce, byliście w depresji, w nostalgii, ale jakoś przez dłuższy czas nie potrafiliście od tej osoby odejść. Tkwiliście tam po prostu z jakiegoś przyzwyczajenia na przykład. A teraz utniecie to jak mieczem i po prostu pójdziecie sobie w kierunku czegoś zupełnie nowego. Król Mieczy jest ogólnie bardzo pomyślną kartą, jeżeli chodzi o związki, uczucia, relacje, więc on może też zapowiadać przy Waszym boku wreszcie takiego partnera, który będzie z Wami od początku do końca szczery. Wy też będziecie szczerzy i z partnerem, i sami ze sobą. I to jest też taka osoba, która jak mówi, że kocha, to kocha. I jak składa przysięgę, to ta przysięga nie jest żadnym tam ściemnianiem, żadnym mydleniem oczu, tylko ta osoba faktycznie tak myśli, czyli jest po prostu z Wami szczera i będzie tutaj na pewno relacja oparta na szczerości. Czyli moi drodzy, warto u Was pozwolić sobie na odrobinę spontaniczności i warto pójść za tym porywem serca, wyciszyć tutaj rozum, po prostu iść za tym, czego pragniecie, czego być może zawsze pragnęliście, ale nie mieliście odwagi po to sięgnąć. Tutaj w karcie gwiazdy kobieta, która jest zanurzona w rzece, sięga właśnie wysoko, wysoko do nieba ku tej gwieździe, która tam błyszczy na firmamencie. Także Wy również macie szansę w kwietniu sięgnąć po te swoje marzenia, tylko więcej odwagi, więcej spontaniczności, więcej szaleństwa. Pamiętajcie, że to jest Wasze życie, życie
jest krótkie i warto z niego korzystać. Nie warto po prostu tutaj rezygnować z siebie, ze swojego szczęścia, ze swoich pragnień, tylko dlatego, że po prostu chcemy się podporządkować innym, bo nic nam z tego dobrego nie przyjdzie. Wręcz przeciwnie, będziemy tylko sfrustrowani, nieszczęśliwi, smutni i tak dalej, i tak dalej. Także chwytajcie, drogie skorpiony, te szanse, te okazje, które Wam się przydarzą w kwietniu, po prostu. Jeżeli chodzi o Wasze życie zawodowe, finansowe, no cóż, bardzo dobre karty dla, powiedziałabym, działalności gospodarczej własnej. Rozpoczynacie tutaj jakiś nowy projekt i całe serce w to wkładacie. Bardzo dużo takich pozytywnych emocji. To się dla Was wiąże z naprawdę radością, być może radością tworzenia czegoś swojego. I powiedziałabym, że głównie w samotności to tworzycie i tutaj nawet nie chcecie na razie uchylać rąbka tajemnicy, pokazywać osobom postronnym, co Wy tam robicie. Być może właśnie to będzie Wasz własny biznes, a być może jakiś tam projekcik na boku sobie szykujecie. Coś po prostu samodzielnie tutaj albo wytwarzacie, albo pracujecie nad czymś samodzielnie. Nie chcecie się na razie tym pomysłem dzielić, bo to będzie coś większego. To jest zaplanowane na przepiękne efekty, ale tutaj potrzeba czasu, potrzeba cierpliwości, trzeba to wszystko odpowiednio oszlifować, przygotować i Wy po prostu na razie nie chcecie pokazywać takiego swojego półproduktu szerszemu światu, tylko chcecie już wykończyć to wszystko, zrobić, jak to się mówi, na gotowo i dopiero wtedy pokazać, wyjść z tym do ludzi, do świata i moi drodzy, to się spotka z bardzo dobrym odbiorem. To będzie przynosiło owoce, to będzie naprawdę strzał w dziesiątkę, coś, co Wam da zabezpieczenie finansowe dla Was, dla Waszej rodziny, coś, co będzie można tutaj jakby uczynić stałym swoim dochodem, więc bardzo pozytywne karty. Mamy tutaj zresztą cesarzową, to jest obfitość, to jest dobrobyt, czyli to, za co się zabieracie, naprawdę ma rację bytu, są to dobre pomysły, warto nad tym przysiąść, warto popracować i warto wcielić w to w życie, bo to po prostu będzie strzałem w dziesiątkę, będzie to procentowało. Także będziecie w przyszłości tutaj naprawdę porządne pieniądze na tym zarabiać, więc wszelkie projekty, które teraz w kwietniu rozpoczniecie, mają ogromną szansę powodzenia. Jeżeli chodzi o Wasze zdrowie i samopoczucie w kwietniu 2019 roku, ja bym powiedziała tutaj, że wielu z Was zmaga się z jakimiś gorszymi nastrojami i to już może być od dawna. To może być związane z jakąś chorobą. Widzę tutaj na przykład, że są osoby, u których być może były diagnozowane jakieś raki, jakieś takie zmiany rakotwórcze i być może wyleczyliście się z tego. Obecnie jesteście w okresie remisji, nic się nie dzieje, jesteście teoretycznie zdrowi, ale wielu z Was tutaj jakby się stresuje, że ten rak się odnowi, że to ponownie wróci, bo Trójka Mieczy to jest taka karta, która czasami może mówić właśnie nam o nowotworach, ale nie tylko oczywiście. Ja bym powiedziała, że tutaj również możecie uskarżać się na problemy z układem trawiennym, z układem oddechowym. Uważajcie, moi drodzy, na układ moczowy oraz narządy płciowe. Karta umiarkowania może też nam mówić o problemach z błędnikiem, czyli z takim poczuciem równowagi. Gdzieś tam możemy mieć problem właśnie z tym właściwym balansem. Oczywiście to też nie dla wszystkich, tylko dla niektórych z Was, no bo oczywiście nie wszystkie skorpiony mają te same dolegliwości zdrowotne, nie wszyscy uskarżamy się na to samo, ale warto po prostu tutaj przeprowadzić określone badania, jeżeli faktycznie na coś takiego się uskarżacie, bo to może mieć po prostu no bardziej jakieś poważne podłoże, i takie rzeczy po prostu warto sprawdzić, nie można tego bagatelizować. I ogólnie, moi drodzy, ja myślę, że tutaj skorpionom przede wszystkim brakuje relaksu, brakuje wypoczynku takiego efektywnego, brakuje odstresowania się, wyjścia gdzieś na świeże powietrze, takiego wystopowania, nie myślenia o pewnych kwestiach, o pewnych problemach, takie zresetowanie ciała i umysłu. Więc zalecałabym tutaj w kwietniu dużo spacerować, najlepiej po parku, po lesie, oddychać świeżym powietrzem, przytulać się do drzew, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna energia, która może świetnie wpłynąć na Wasz nastrój, samopoczucie, nawet i na zdrowie. Więc tutaj pamiętajcie też, że
taki uporczywy stres, bardzo mocny stres i zwłaszcza taki, który trwa przez dłuższy okres czasu, jest bardzo wyniszczający dla organizmu, więc wiele chorób może zostać po prostu zainicjowanych właśnie przez takie różne nasze sytuacje stresowe, więc warto tego po prostu w miarę możliwości unikać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja Wam oczywiście życzę cudownego, udanego miesiąca, aby wszystko Wam się powiodło, aby nie brakowało powodów do radości, aby się wszystko działo dla Waszego najwyższego dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.